Witam wszystkich, z tej strony Marcin i od samego początku, moi drodzy, kochajcie się, zabierzcie swoją połówkę na kolację, no i każcie jej zapłacić, bo to one wymyśliły święto Walentego. Tak jest, ale tak serio mówiąc, no to oczywiście dzisiaj zabiorę też moją małżonkę właśnie gdzieś może na kolacyjkę, no i potem... O godzinie 21:00 zapraszam was na livestream. Tak jest moi drodzy, na livestream na moim kanale, gdzie będziecie mogli zadawać mi pytania, a ja będę tych odpowiedzi udzielał właśnie wam. Mogą te pytania dotyczyć oczywiście wszystkiego. Cieszyłbym się, jakbyście zadawali też pytania związane z Titanfall, ponieważ bardzo dużo pytaliście, bardzo dużo padało tych samych pytań, a ja niekoniecznie wszystkim odpowiedziałem. Tak więc tutaj mogę to nadrobić. O godzinie 21.00 na moim kanale YouTube, tak jest, mam już odblokowane wszystko, dzięki tutaj oprzyjmości jednego z menadżerów EA, który zainterweniował i po prostu dał mi szansę. Fajnie, fajnie się stało. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Otóż jutro o godzinie 15.00, od godziny 15.00 może tak, do godziny 19.00 prawdopodobnie, nie jestem pewien, ale do godziny 19.00 odbywać się będzie też livestream na kanale Twitch EA Polska. Link znajdziecie w dyskrypcji. Bardzo ważne to jest, jeżeli ktoś jest ciekaw informacji, nowych informacji, nowych gameplay związanych właśnie z grą Titanfall. Będziemy tam w Warszawie, będziemy w studiu EA i będziemy rozkminiać, grać, udzielać odpowiedzi, będą padały oczywiście pytania. Możliwe, że wy będziecie mogli też zadawać jakieś pytania gdzieś tam na Twitchu, tak więc myślę, że warto zajrzeć. Jeszcze raz powtarzam, od godziny 15. kanał EA Polska do godziny 19. link znajdziecie w dyskrypcji. A jeszcze raz zapraszam dzisiaj was, może dzisiaj też powiem małe co nieco na temat tego eventu. Wspomnę oczywiście, tak żebyście jutro nie zapomnieli tam wpaść i powiedzieć głośno, where the fuck is Yoshi? Tak jest, gdzie on jest. Myślę, że też tam małe co nieco wtrącę. Im więcej zrobicie szumu, tym więcej będę może gadał. Dobra, nie, trzymajcie się oczywiście cieplutko. Zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Już teraz, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie te pytania. A może ja też wejdę na kanał i wcześniej to posprawdzam troszkę i na część tych... Pytań już będę odpowiadał po rozpoczęciu streama, tak więc zapraszam. Będzie moja facjata. Tak jest, żebyście się tylko nie przestraszyli. Dobra, trzymajcie się. Cześć.